tym poradniku pokażę Państwu wybrane zagadnienia i możliwości kreatywnej obróbki obrazu we współczesnej ciemni fotograficznej. Tradycyjny proces wywoływania został dzisiaj zastąpiony programami do edycji obrazu fotograficznego, które umożliwiają praktycznie nieograniczoną ingerencję we wszystkie elementy obrazu. Zaawansowane programy do edycji zdjęć pozwalają na tworzenie warstw oraz masek. Posługując się umiejętnie warstwami, maskami i filtrami, możemy zdjęcie lub kompozycję składającą się z wielu obrazów dowolnie modyfikować. Ten obraz został złożony z dwóch zdjęć. Poprzez rozmycie jednej warstwy uzyskałem efekt zbliżony do małej głębi ostrości. Można też modyfikować wybraną warstwę, pozostawiając pozostałe nienaruszone lub zmieniać za pomocą filtrów zależności pomiędzy warstwami. W tym zdjęciu, chcąc nadać kompozycji bardziej przestrzenny i zróżnicowany fakturowo charakter, złożyłem dwa obrazy z zastosowaniem filtra Multiply do przenikania pikseli oraz zmodyfikowałem kolor wybranych pikseli na obydwu warstwach. Ze względu na mało współczesny charakter sfotografowanej sceny, postanowiłem poprzez zastosowanie tonacji sepiowej, cyjanowej i czarno-białej lub obniżenie nasycenia kolorów nadać temu obrazowi wygląd starej fotografii. Większość zdjęć, które wykonujemy, to fotografia barwna. Posługując się prostymi narzędziami do edycji obrazu, możemy użyć koloru jako ważnego środka wyrazu fotografii i w dowolny sposób go kontrolować i modyfikować. Jedną z metod modyfikacji koloru w całym zdjęciu lub jego fragmencie jest wymiana koloru danych pikseli na inny. Czerwony kolor sukienki na neutralnym w tonacji manekinie może być dowolnie zmodyfikowany po zaznaczeniu wszystkich czerwonych pikseli w obrazie i ich wymianie na piksele np. fioletowe, żółte lub zielone. Można też zmienić kolor neutralnego tła i manekina za pomocą tej samej metody. W trakcie wywoływania surowych plików zapisanych w formacie RAW, RAF lub NEF lub później w programie do edycji zdjęć możemy w pełni kontrolować zamianę kolorów na gamę szarości. Zdjęcie czerwonej i żółtej łódki zostało zmodyfikowane za pomocą narzędzia do konwersji koloru na obraz czarno-biały w momencie jego wywoływania. Za pomocą suwaków wybieramy odpowiednik koloru czerwonego i żółtego, korzystając z całej gamy szarości pomiędzy bielą i czernią. Dowolne zdjęcie zawierające pełną gamę tonalną możemy w prosty sposób za pomocą krzywych lub wykresu poziomów zamienić na obraz zawierający tylko tony ciemne, tzw. low key, lub tylko tony jasne, tzw. high key. Jednym z filtrów dostępnych przy zamianie fotografii kolorowej na czarno-białą jest filtr podczerwony, inaczej infrared. Za jego pomocą możemy wybiórczo regulować oddanie poszczególnych barw w skali szarości. Za pomocą tego samego filtra, po zamianie kolorów na obraz czarno-biały, nadajemy mu dowolny zafar monochromatyczny, np. sepiowy lub niebieski. Metodą wymiany nie tylko kolorów, ale również nasycenia i waloru tonalnego pikseli możemy, jak na tym zdjęciu, zamienić efekt fotografowania w południe na zdjęcie przypominające efekt nieba burzowego lub zdjęcia wykonanego w nocy. Stosując narzędzia i filtry do zniekształcania obrazu, zamieniam zdjęcie graffiti na obraz abstrakcyjny. W tym przypadku zastosowałem dwa filtry: filtr sferyczny i filtr wirowy.